Witajcie w Dniu Kobiet. Dzień Kobiet to wspaniała okazja do tego, aby spojrzeć na tematykę kobiecości, sytuacji kobiet, rzeczywistości kobiet, trochę od realistycznej, przytomnej, konkretnej strony, bo mam dość infantylizowania kobiecości i sprowadzania jej do goździków. Ten filmik nagrywam trochę dla siebie, bo sama chcę wiedzieć, od czego zacząć szukanie i dowiadywanie się, kształtowanie w ogóle swojej świadomości w kwestii sytuacji kobiet, w kwestii właśnie dążeń do równości między płciami i szeroko rozumianego feminizmu. Ja nie wiem, czy wy wszyscy jesteście feministkami i feministami. Pewnie nie, bo ja też często się spotykam z taką pozycją. Oczywiście jestem za równością, ale nie jestem feministką, nie jestem feministą. Wasze prawo, tym bardziej musicie przeczytać te książki, żeby wiedzieć, z czym dyskutujecie. A jeżeli jesteście feministkami i feministami, no to już oczywista sprawa, czytamy, żeby ten basic mieć załatwiony. Zatem, na sam początek, od czego się w ogóle w Polsce wziął ten cały feminizm? Przed Wami Anna Dziewit-Meller. Jeśli miałabym polecać jakąś książkę, którą każda polska kobieta powinna znać, to na pewno będzie to zbiór Chcemy całego życia, czyli antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, które zebrała kiedyś Aneta Górnicka-Boratyńska, a wydawnictwo Czarna Owca wydało ponownie w ubiegłym roku. To są takie teksty wszystkich, wielu z tych kobiet, które tak naprawdę ten ruch feministyczny, ten ruch sufrażystek w Polsce kształtowały. Będziemy miały tutaj zarówno Narcyzę Żmichowską, jak i Elizę Orzeszkową, jak i Paulinę Kuczalską-Reinschmidt, jak i Cecylię Walewską, czy Marię Dulębiankę. Fantastyczne postaci, które mówią swoim głosem w tamtych czasach, w tamtym okresie. Jeśli to będziecie czytać, to zobaczycie, jak szalenie to jest aktualne. To jest dosyć przerażające, ale to po prostu są teksty, które trzeba znać, no bo chcemy całego życia nadal. Ach, to przedwojnie, to romantyczne przedwojnie, kojarzące się z pięknymi stylowymi meblami, cudownym klimatem, muzyką, jazzem i profesorskimi domami, niczym z filmu Czas honoru. Skonfrontowanie tego z rzeczywistością proponuje także Eriel, czyli Gabriela Orłowska. Epoka milczenia Kamila Janickiego, przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić. I to jest wstrząsająca książka tak naprawdę. To jest książka, która uświadomiła mnie przede wszystkim, że historia Polek wcale nie taka odległa, bo to jest niecałe 100 lat tak naprawdę to, co się działo. To jest historia, która jest okraszona bólem, cierpieniem, brakiem szacunku, traktowaniem kobiet przedmiotowo, konstruowaniem prawa w taki sposób, żeby kobieta nie była w stanie, nie była chroniona przez prawo, kiedy jest molestowana, kiedy jest gwałcona, i to jest trudna lektura. Uświadomiła mi, jak bardzo zakorzenione w umysłach w Polsce jest myślenie o tym, że kobieta jest przedmiotem, że kobieta jest od tego, żeby usługiwać mężowi, że kobieta jest od tego, że można ją wykorzystywać na wszelkie sposoby, że ona nie ma żadnych praw, że to mężczyźni decydują o tym, jak ona ma być, jak ma się zachowywać, za kogo zostanie wydana za mąż, oraz wszystkie rzeczy związane z w ogóle tą regulacją prawną, związaną z tym, że jeszcze do tak naprawdę niedawna gwałt nie był w ogóle ścigany jako wykroczenie karne, tylko jako po prostu wykroczenie, więc kary były żenująco niskie i to wszystko tak naprawdę ma swoje źródła właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Powszechne było inicjowanie chłopców w domach publicznych. Ja polecam tą książkę każdemu, kto chce powiedzieć, że kultura gwałtu nie istnieje w Polsce i że przecież kobiety sobie wymyślają te problemy. Otóż nie wymyślają sobie i myślę, że każdy z nas w rodzinie może nawet nie mieć świadomości, ale może mieć kobietę, która była lub stykała się z kobietami, o których jest ta książka. Także głos mi się trzęsie, bo to jest naprawdę mocna pozycja i naprawdę polecam. Było bardzo źle. Potem była wojna. Aż w końcu czasy komunizmu. Trudne czasy, czasy przewracające całą tkankę społeczną na drugą stronę, czasy także zmieniające sytuację kobiet. W jaki sposób, jak ten feminizm w komunizmie zmienił naszą sytuację? Żeby dobrze zrozumieć
to, w jakim miejscu znajdujemy się dzisiaj, kim jesteśmy, jakie jest nasze dziedzictwo, dziedzictwo kobiet w polskiej rzeczywistości, dobrze jest wiedzieć, co wydarzyło się na przełomie lat 40. i 50. w Polsce, kiedy tak naprawdę miała miejsce w pewnym sensie rewolucja feministyczna za sprawą komunistycznego rządu. Taka rewolucja, w sumie można też powiedzieć, że prześniona, bo nadana nam przez obcą władzę, a jednak no, jej rezultaty moim zdaniem są odczuwalne po dzień dzisiejszy. Komunizm dał nam to i owo, odbierając nam za to coś zupełnie innego. I o tym wszystkim pisze w swojej kultowej dla wielu ludzi książce Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce. To są znakomite historyczne eseje, które każda polska feministka powinna znać, żeby wiedzieć, skąd idzie. Seksizm, wszelkiego rodzaju nadużycia, przemoc systemowa, takie nie do końca poważne traktowanie kobiety. To zjawiska, które to kobietom towarzyszą od wieków, a w XX wieku miało okazję powoli się zmieniać i weryfikować. Dzisiaj uczymy się historii na nowo. Już wiemy, że nie Piłsudski dał kobietom prawa wyborcze, ale to one wywalczyły je sobie tak naprawdę. A Piłsudski, z tego co wiem, to nie do końca chętnie podpisał dekret o ordynacji wyborczej z 1918 roku. No ale mamy dzisiaj bardzo dużo. Czy to znaczy, że jest dobrze? Czy to znaczy, że kobiety są traktowane na równi z mężczyznami? Powiedzcie mi. Ja uważam, że nie. Takie jest moje życiowe doświadczenie. Tak mówią także badania. O tym także pisze autorka książki, o której opowie Wam Dominika Mazurek. Rebeka Solnit w książce Mężczyźni objaśniają mi świat pisze o różnych formach przemocy wobec kobiet. Od ignorancji i wykluczenia zaczynając, kończąc na molestowaniu, gwałtach i morderstwach. Jest to krótki zbiór esejów, opartych na prawdziwych doświadczeniach samej autorki i innych kobiet. Często przez wychowanie czy otoczenie, w jakim się obracamy, albo nie zauważamy pewnych przemocowych sytuacji, albo, co gorsza, traktujemy je jako normę, jako krzywdzącą normę, jako coś, czego nie da się zmienić. A nie powinnyśmy godzić się na lekceważenie, onieśmielanie, wykluczanie, seksizm, bo właśnie to buduje kulturę gwałtu, buduje kulturę przemocy wobec kobiet. Dlatego właśnie tę książkę polecam na początek, szczególnie tym, którzy uważają, że feminizm nie jest potrzebny, a feministki nie mają o co walczyć. Sama jestem ogromną fanką tej książki. Zresztą tytułowy esej Mężczyźni objaśniają mi świat, kiedyś czytałam online, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mówi on o zjawisku, które określa się mianem mansplaining. O takiej sytuacji, kiedy mężczyzna, nie mając wiedzy na jakiś temat, poucza w tym temacie kobietę, która ma ogromne kompetencje w tym temacie. To jest takie zjawisko, które często, nie wiem, możliwe, że też w swoim życiu doświadczyłyście. Autorka tego tekstu doświadczyła w dosyć epickiej sytuacji, kiedy była na imprezie, a dosyć starszy od niej mężczyzna tam na miejscu starał się jej wytłumaczyć, na czym polega zjawisko, które ona opisała w książce. Nie docierała do niego informacja, że ona jest autorką tej książki. Jakby nie mógł tego przyjąć, że kobieta stojąca przed nim ją napisała. Bardzo się też cieszę, że w kolejnej książce jest poruszony temat, który tak naprawdę przez ostatnich kilka tygodni bardzo rozgrzał temperaturę w dyskusjach na temat feminizmu tak naprawdę. Mianowicie chodziło o pornografię, a seksizm, o relacje tych dwóch zjawisk. W obrębie samego feminizmu kobiety mają bardzo różne zdanie na ten temat. Dlatego książka, którą poleca Lady Pasztet, wydaje mi się co najmniej intrygująca. Mam polecić książkę o feminizmie, to polecam Żywe lalki Nataszy Walter. To jest książka z 2012 roku, która, myślę sobie, wymaga pewnego przypomnienia obecnie, bo w Polsce jesteśmy w tym momencie, że rozmawiamy o nie o tym, czy feminizm jest nam potrzebny, ale jaki to ma być feminizm. I uważam, że fajnie by było wrócić do tego, czym jest seksizm i jak się zakradł w różne nasze meandry naszego życia.
Myślę, że ta książka, na pewno można z nią dyskutować i na pewno trochę już nie jest tak aktualna jak te 8 lat temu, ale bardzo wiele zjawisk się tam pojawia ciekawych. A dla mnie jest ważna o tyle, że jak ją przeczytałam te 8 lat temu, to wróciłam tak bardzo zmotywowana do blogowania i do pisania o feminizmie i do zastanawiania się nad tym, czy jest nam cały czas potrzebny. Także to była taka książka, która jakby dała taki impuls do tego, żeby się zajmować tym, z czym się zajmuję do dzisiejszego dnia, 8 lat później. Nadal pisząc o tym, czy feministki mogą się malować, oczywiście, że mogą, ale muszą mieć świadomość, że mit urody działa. No. Także jeżeli chcecie poczytać o prostytucji, o seksizmie związanym z wyglądem, o tym, czym są żywe lalki, to bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć po Natasza Walter. Ona jest jeszcze gdzieś tam dostępna, na pewno jest w bibliotekach. I na pewno to jest lektura, która Wam zada bardzo dużo pytań i pobudzi do refleksji, nawet jeżeli się nie będziecie finalnie zgadzać z wnioskami autorki. No i to by było na tyle. Ja jeszcze mogę się z Wami podzielić tym, że kupiłam taką książkę, którą poleciła mi także Anna Dziewit-Meller, Feminizm Jun Hanam, o takiej basicowej informacji o historii feminizmu w ogóle. Zaczyna się od Mary Wollstonecraft, więc to jest postać, której biografia mnie absolutnie zachwyciła, buntowniczki. Ta biografia stoi dokładnie za mną. Sama więc biorę te wszystkie propozycje na warsztat, zamierzam je czytać sobie, może uda mi się jeszcze w tym roku je wszystkie przeczytać. A czy Wy znacie jakąś z tych książek? Czym dla Was jest w ogóle Dzień Kobiet? Co dla Was znaczy świętowanie tego dnia? A czego nie znaczy? Dla mnie na przykład nie znaczy ten dzień otrzymywania goździków, ale oznacza raczej taką refleksję nad tym, w jakim miejscu jesteśmy jako kobiety właśnie i na ile potrafimy swoją historię rozumieć, na ile w ogóle jesteśmy nią zainteresowane. Życzę Wam dzisiaj szczególnie równości, świadomości, wnikliwości i takiej odwagi i otwartości na weryfikowanie swoich własnych przekonań. Z góry dzięki za wszystkie łapki w górę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i zapraszam też na mój Instagram, na którym znajdziecie moje gościnie, tak? Gościnie tego odcinka. Lubię te kobiece odmiany. W opisie znajdziecie dokładne linki do ich profili. Koniecznie obserwujcie. To są kobiety, które warto znać. Chociażby internetowo. Do zobaczenia. Pa!